Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki, 13 lipiec 2012. Dzisiaj kilka słów na taki temat, piątek 13. Temat ciekawy, dlatego że wiążący się z jakimiś zabobonami, wiążący się z czymś jakimś negatywnym, z jakimiś obawami, prawda, bo piątek i 13, prawda, to będzie pech, kurczę, piątek i 13, to będzie dopiero, ja cię kręcę, nie dość, że 13, to jeszcze piątek, prawda. Jak łatwo ulegamy często jakimś takim naszym przekonaniom zakodowanym w naszych umysłach tak mocno, tak silnie, tak fundamentalnie, choć tak bez sensu, prawda. Pomyśl, czy masz takie jakieś wierzenia wewnętrzne takie, prawda, takie, że o, zobaczysz coś, prawda, o, kominiarz i kobieta w ciąży, prawda, to szybko tam, prawda, raz, dwa, trzy za nowego Polaka, prawda, tu akurat by pasowało, ale gdzieś tam, prawda, rudy, o, prawda, coś, albo wierzymy często w takie absurdalne rzeczy, próbujemy jakby przypisywać temu logikę i sens. Oczywiście jest naszą sprawą, w co wierzymy, nie ma problemu. To nie to, że ja tu, broń Boże, krytykuję, jeżeli ciebie by to dotyczyło. Ale pomyślmy sobie, prawda? Piątek 13, prawda? To, jak wielu ludzi mówi, to jest dopiero pech, to jest dopiero... Piątek 13 to jest dzień fatalny. A ja wierzę, że ten dzisiejszy dzień będzie świetnym dniem, że będzie fantastycznym dniem. I myślę, że warto czasami, kiedy nas gdzieś tam dopada takie myślenie, że o, pech będzie, o, coś tam takiego, momentalnie zatrzymać się i powiedzieć, dobra, teraz całą tą siłę, tą nawet taką jakby podświadomą gdzieś tą siłę, którą wkładam w to, że wierzę, że to będzie pech, będzie problem, przełożę, że to będzie wspaniale, że to będzie super. Kot przez drogę przebiegł, prawda? Ja pamiętam kiedyś, lata temu, jak kot mi przez drogę przebiegł, to sobie myślałem, kurczę, kot, czarny kot przez drogę przebiegł, czarny jeszcze do tego, prawda? A potem zacząłem sobie myśleć, to będzie dzisiaj szczęście jakieś, to będzie coś super, prawda? To wierzenie zaczęło być lepsze, prawda? I rzeczywiście tak się później stawało, jak najbardziej, prawda? Dlatego, że to, o czym myślimy, to na czym się koncentrujemy, do tego dążymy i to się nam realizuje. Także może tyle dzisiaj na ten jakby zabawny piątek 13, prawda? Do zobaczenia jutro na Kikowym Szlaku. Hej!